Siema, dzisiaj Darkerek. Przetestujemy sobie po zmianach barba. Plan jest taki, że na pierwszego weapona będę używał tego Felling Axa, a na drugiego weapona chciałbym używać Shielda plus chyba Horseman Axa, bo barb teraz może Shielda używać. Więc na jakieś mocniejsze mobki, na coś takiego, to fajny byłby shieldik, ewentualnie na jakiegoś fightera, bo fighter też ma shielda, fajnie by było go zablokować, czy na warlocka, żeby uniknąć tego jego spellka, wzmocnionego hita. Więc taki jest plan. Jeżeli chodzi o perki, to tego safadża bym wywalił i chyba bym zagrał Crusha. Mamy Axa, bo pod Axy 2 będę grał. I później jeszcze albo to 10% headshot powera Axem, albo Iron Wheela. To tak, nie mam 20 levela, żeby sobie kupić Archer i Horseman Axa, więc póki co zagramy sobie Spyhunderem. No i co, zobaczymy. Gramy Rage'a i Achilles Strike'a. Nie wiem, czy dalej się to gra, czy nie. Trochę golda nazbierałem, bo grałem troszkę wcześniej fighterem. Teraz chcę sobie pograć właśnie tym barbem, zobaczyć jak to wygląda. No i na początek co? Ja mam item na HR-ka. Takie średnie mam te itemy na HR-ka, ale pójdziemy sobie. Dawaj, HR-ek teraz kosztuje 100. Aha, nie mogę, bo muszę mieć 20 level na HR-ka. No dobra, polecimy normala w takim wypadku. Let's go. Aha, tylko że na normala nie mogę woreczka wziąć. No to jest właśnie to. Trzeba questy też porobić, nie? Jeżeli chodzi o lobby, to co my tu mamy? Fightera chyba? A, i teraz z Wurmaulem, jakiś Rogal. Nie wiem, kto tam był, chyba Bart. Jak mi się wydaje. Dobra, dostałem respa po prawej stronie. W pokoiku, gdzie jest dosyć sporo lutu. I dodatkowo. Dodatkowo mamy tutaj wyjście. Latarka. Dobra, to jest o tyle fajnie, że nie musimy się jakoś specjalnie śpieszyć, no bo teraz obok jest wyjście. Pyk, to sobie rozwalimy. Jezu, te pająki. No. Jeszcze mucha. A? A, nic ciekawego. Glowsy. Campfire do questa. To jest do wywalenia, do wywalenia, do wywalenia. A, kolejny campfire do questa. Fajnie, mamy dwa campfire już do questa. Także całkiem git. Ta skrzynka na dwa hity, nie? Tak. Pyk. Felling Axe. Znaczy, on może być lepszy od mojego. 4-4-4-5. Leciutko jest lepszy. I teraz sobie pójdziemy tutaj. Pyk. I idziemy rozwalić te pająki. Pyk. A, i dostałem hita. Ja lubię grać barbem pod rozwalanie tych skrzynek. Bo to... Oho. No i niepotrzebnie to rozwalałem. Ale Barda słyszałem. Ring of Vitality. Dobra, to jest do wywalenia. To jest weapon damage. Siła vigor. Siły. 50 armora minus 12 movement speeda. No nie wiem, no niby więcej armora daje.
wygląda całkiem spoko. Aksiek do rzucania. Kurde, te akcje teraz się nie stakują, ale to jest lipa. Brakuje mi slotów, tak? Są chyba do wywalenia. 3 siły, Magic Pen. To jest do wywalenia. To sobie poukładamy ładnie. Vigor, Will. To wymienimy. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tu jest dalej ciekawego. To zlutowałem, zlutowałem. Nie wiem, gdzie poszedł ten Bart. O, pająk znowu przyszedł. Gdzie on tu jest? Czy nie? Nie, on trolla robi. Dobra. Na razie pająki żadne nie przychodzą z dołu. Tutaj mamy hełm. Siła, vigor. Tutaj agility. Interaction speed i movement speed. No głównie, no ja bym chciał grać pod agility. Jednak, żebym mógł dogonić typu. O, i tu bym się przydał shield teraz, nie? Żeby to zablokować. O Jezu. Po co jest za gówno? Nienawidzę tych pająków. Oho. Chyba umarłem. Albo i nie? Dobra, trzeba się healnąć. To był chyba też Barb. Nie wiem, czy dam radę na niego. On miał Spyhandera. I może też mieć lepsze itemy ode mnie. I to teraz. Jeszcze płotkę jedną wypijemy sobie. Agility Dexterity. O, i to jest w miarę fajny hełmik. Że tu mam 4 agility, 2-2. Action speed, 3 przechity, nie? Dostał od mimika. Ale movement speed wydaje mi się, że on całkiem spoko. Gdzieś tu chodzi ziomek. A tam? Bijemy sobie potkę. Nie wiem, gdzie on biega. Pająk tu dalej jest. Dobra, polutujemy sobie tutaj. W takim wypadku. Latarka kolejna. Tam jest. Kurde, nie wiem, jakie itemy chłop może mieć. O, mam gościa tutaj. Nie! Dobra, padł. Uff, o, zwisowałem chyba z 3 hity. Miał surgical kita. Walimy go od razu. Walimy go, żeby się uleczyć. Bo tu gdzieś kolejny chłop może biegać. Także na spokojnie. Tam gdzieś po prawej jest niby wyjście. Dobra, full HP. Teraz tak, co on miał? Pelerynkę fioletową. Miał fioletowy i ten chłop. O, tutaj.
Magic Staff, Max Health. Chyba tego laka wolę. Wezmę. Wormaula też wezmę. Nie jest jakiś super. Ale zawsze fioletowy, nie? Tego ringa ewentualnie też bym mógł wziąć. No i tyle, no jest su... Jakiegoś super fajnego tu nie miał. Dobra, to wywalę, to weźmiemy to. Zielony, tu jeszcze niebieskie jest. To. Zielona potka. Dobra, chyba tyle. Chyba tyle. Chyba, że zrobię jeszcze tak. I... Tak, o, pyk. Wezmę to. Dobra, no i git. Jestem w zasadzie pełny. Pytanie, gdzie jest to wyjście? Na dole. Dobra. Zielone. Mam coś białego. A, tu mam te dziadostwa. To wymienimy. Dobra, zostało 5 minut. Nic ciekawego nie ma. Aha, bo tu portale wyjeżdżają, dobra. Czekamy sobie na portale. O, wyjechały. No i super. Uleku. Gościa udało się ubić. Wiadomo, że to normal, więc też jakoś super dużo pewnie nie wyniosłem. Ale... Ale zobaczymy. Więc tak, kolektor. Zobaczmy, ile będzie z tego. 200 golda. Lockpicki, ognicha do questa. Wormaul fioletowy. Oni z tego Wormaula giga mało bił. I to chyba dlatego, że mnie bił po nogach. Tak mi się wydaje. I teraz tak, Magic Staff. Aha, no nie mogę, bo nie mam jeszcze tego. Nie mam 20 levela, na razie tego nie poselam. Ale to sobie selniemy, jak bije level. Teraz tak, ja mam jakiegoś looted bandaża, nie mam. Tego questa nie oddam. Ognicha 2. Jeden gracz alt na kryptach, Goblin Archer i Axeman. Tego nie mam. Nie wiem, co to jest Frostwalker. Tego nie odkryłem. Nie mam, tu nie. To są najgorsze questy. Jakby to można było kupić na Auction House i oddać, to by było spoko, ale niestety się nie da. Boobstringa nie mam. Rare Weapony. O, tego questa zrobiłem. Tyk. Koboldy trzeba zabić. Rusty Broken Sword, 4 kości. No i dobra. Także tyle. Fajnie wyszło. Trzeba wybić 20 level na Auction House'ik. Tutaj coś potradować. No i wtedy już będę mógł grać z lepszymi itemami. I z tym shieldem, nie? Więc też powinno być troszkę łatwiej.